Siema, siema, z tej strony Farmatur 2009, a właściwie to Jarko Garek 1986, bo to właśnie jego gospodarstwo. Dzisiaj zaczynamy na nim serię na Boćkowie, bo znalazłem tutaj najlepszy safe. Był na Woli Brudnowskiej, ale przynajmniej mi nie działał. My zaczynamy sobie na sejwie na Boćkowie. Dobra, także zaczynamy od prezentacji maszyn, potem może wam pokażę gospodarstwo. Dlatego mówię, że jak się pobiera, to brakuje tutaj budynku i tam budynku, także zostawiłem takie swoje, żeby to jakoś wyglądało. Dobra. Brony trójeczki. To co jest 325, idealne. Tutaj stoi chyba Isaria. Oczywiście taka jak Jarko Ogarka. Będę sobie tak czasami posmarkiwał, bo jestem lekko przyciągany. Tam nic nie stoi. Dom. Ale dom to się trochę nie zgadza, bo Jarko Ogarka, ale okej. Niech będzie. Wejdziemy sobie do tej shop. W shopie oczywiście stoi sobie żuk, taki jaki znalazłem i taki, żeby nie ważył. 1 gigabajt je ważył, także no, takiego to nie chciałem wybierać. Także no, fajny żółtek. I przyczepa. Maszyn trochę było, bo tam można też było pobrać modpaka, ja nie pobierałem modpaka, tylko żeby sam skompletowałem. No, tutaj to już nic nie ma w tych wiatach. Tu chyba nic nie ma. O, krowa jest. Oto. Właśnie, to jest oto. Także no. Ej, oto, żebyś nie uciekł. Ale fajna wiata w ogóle. Dopiero teraz taką założę. Oto jest, także fajnie. Idziemy sobie tam z tyłu. Tutaj jest miejsce na obornik. Tam jest rozrzutnik, ten, z którym Jarek tyle miał akcji. Tutaj ta śrubka zwykle była podpięta, a tutaj nie widać, bo to farming. Jedna przyczepa, druga przyczepa, rozsiewacz do nawozu, bijarcki, opryskiwacz oczywiście. Tu jest jeszcze sadzarka, kopaczka, kultywator, skrabiarka. I ta przyczepa taka do drewna, pewnie trochę inaczej tutaj wygląda, ale starałem się ją upodobnić. Taka do drewna, do jakichś typowych takich transportów, także no. I tam stała, zaczynamy od największego ciągnika na gospodarstwie. Ci od 60-tki. Obejrzymy sobie ją. 60-teczka. Idealna, jak Jarka Ogarka jest zrobiona. Tylko że wiadomo. Tutaj jest wszystko zrobione, jakby wyjechała z salonu, a tak naprawdę to ona z salonu nie wyjechała. Także no. A zapala ładnie. Także no. Zapala ładnie. No sobie tutaj na razie stoi. Właściwie to. Za chwilę żniwa, bo zaraz wam pokażę nasze pola. To są nasze pola. Niedługo nam zapewne żniwa. Sianokosy przede wszystkim też trzeba zrobić. Kosiarkę mamy. O, tu stoi kosiarka. Sianokosy to chyba raczej prędzej będą robione niż te żniwa. Zobaczymy. Ale jak się na kosę, na pewno będzie fajna tutaj na tym gospodarstwie. I tak, tutaj w tym budynku stoją traktory. Tutaj w tej wiacie stoi pierwszy pociągowy traktor, a tam stoi jeszcze 25, jeszcze nie wyremontowana. Także taką wolałem sobie zrobić, na razie niech sobie będzie taka. Dobra, zapalimy ten 30, bo 30 po prostu pięknie pali.
Ładnie pani, nie? Tysko chodzi. Bez obciążników trzeba będzie założyć, ale to później. Trzeba będzie też kabinę zdjąć, bo ja zawsze zdejmuję kabinę na lato. Na razie postanowiłem jej założyć, żeby była fajna z kabiną, nie? Zamykamy drzwi. Dwudziestka piątka. Też ładnie wali. No trochę długo pali, ale pali. Posłuchajcie sobie głos silnika. Coś tak się przewraca, ale to chyba tak powinno być, ja nie wiem. Która tam godzina? Jeszcze mam czas. Ja tu jeszcze będę robił trochę na tym serwera pewno. Nie wiem co, ale coś jeszcze może być do robienia. Jasioka nie ma, jakbyście zauważyli. Może ściągnę Jasioka. Dobra, wyłączamy. Dobra. Zamykamy te drzwi. Wydaje mi się, że to już by był chyba koniec odcinka. Na razie. Także no. Powiem wam tak jak Jarek Ogarek. Na razie, cześć!